Szymon Klos, witam Państwa w nowym wydaniu Pulsu Miasta. Dzisiaj moimi Państwa gościem pan Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Spotykamy się w Zgorzelcu, aby porozmawiać o kilku ważnych sprawach, ale zacznijmy od sprawiedliwej transformacji, tematu rzeka, który no, na ten moment jest chyba na piedestale nie tylko w koncernie energetycznym, ale i w całej Unii Europejskiej. Tak, od transformacji energetycznej nie ma już odwrotu. To dzisiaj tylko jest kwestią, w jaki sposób to się odbędzie i transformacja zrównoważona to priorytet dla Polskiej Grupy Energetycznej. My i aktywa węglowe dzisiaj, pomimo niesprzyjającego otoczenia regulacyjnego, otoczenia gospodarczego, są jednak aktywami, które generują duże przychody. I to szczególnie tutaj dla rejonu Turowa jest szczególnie ważne. Dzisiaj elektrownia w Turowie zapewnia około 5% energii elektrycznej dla Polski. Także transformacja będzie się dokonywała w całej Polsce, także w Turowie. Co prawda zakładamy, że będzie to droga ewolucyjna. Ja chciałbym zapewnić przede wszystkim pracowników kompleksu Turoszowskiego, że transformacja energetyczna, strategia, którą ogłosiliśmy, w której zawarliśmy zielony zwrot Polskiej Grupy Energetycznej, czyli inwestowanie w odnawialne źródła energii, ta cała transformacja, ten cały wielki proces ewolucyjny nie będzie się wiązał ze zwolnieniami ludzi, bo takie obawy się pojawiają, zresztą w przestrzeni medialnej funkcjonują różne informacje, które wskazywałyby, że niejako cały ten proces zmiany miałby przede wszystkim polegać na zwalnianiu ludzi. To jest oczywiście nieprawdą. Chciałem tutaj to zdementować na antenie Państwa telewizji. Zakładamy, że cała transformacja to wielki proces społeczny, w którym Polska Grupa Energetyczna na terenie Turowa odegra zasadniczą rolę, ale jeszcze raz chciałem zapewnić, że ta zmiana nie będzie się wiązała ze zwolnieniami ludzi, a będą to naturalne zjawiska związane z demografią, a także naturalne odejścia, bo dzisiaj średnia wieku naszych pracowników, to także dotyczy kompleksu Turoszowskiego, to ponad 50 lat, więc siłą rzeczy w perspektywie kilkunastu najbliższych lat czeka nas dość duża liczba ludzi, którzy odejdą na emeryturę i w ten sposób będziemy dokonywali ograniczenia zatrudnienia, żeby na to po prostu naturalne odejście. Tak, ale panie prezesie, też wróćmy jeszcze do tych wszystkich inwestycji, jakie Polska Grupa Energetyczna poczyniła między innymi w kompleksie Turów. Skupmy się na elektrowni Turów. Tam niemalże 4 miliardy złotych zainwestowane i już teraz warto o tym powiedzieć, bo cały czas podkreślamy to w naszych materiałach. Państwo, którzy oglądają, doskonale wiedzą, że elektrownia Turów już z nawiązką wywiązuje się z konkluzji BAT. I to nie jest tak troszeczkę przekłamywanie tej transformacji, bo z jednej strony wymaga się od polskiego państwa, od gigantycznej spółki wielkich inwestycji, wielkich środków, ale z drugiej jednak w dalszym ciągu to za mało, prawda? Tak, generalnie dzisiaj sytuacja bardzo dynamiczna jest w Europie i w Komisji Europejskiej i to, co kilka dni temu zostało uzgodnione w Brukseli, czyli zwiększenie celów redukcyjnych do 55%, no wpłynie w duży sposób na przyspieszenie jakby całego procesu, za którym muszą pójść ogromne środki finansowe, bo jeśli dzisiaj, tak jak wspomniał pan redaktor, zainwestowaliśmy w Turowie 4 miliardy niedawno, inwestujemy cały czas, a z drugiej strony Komisja Europejska oczekuje od nas wyłączenia elektrowni węglowych. Po pierwsze, w tak krótkim czasie nie jest to możliwe, chciałem to podkreślić tutaj z pewną stanowczością ze względów technicznych, ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych. Ale wszyscy to doskonale wiedzą, prawda? No właśnie, przede wszystkim ze względów społecznych, bo nie jesteśmy w stanie po pierwsze zapewnić w tak krótkim czasie dla całej grupy, szerokiej grupy naszych profesjonalnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników innych miejsc pracy, bo nie jesteśmy w ciągu kilku lat tego zrobić w stanie. A z drugiej strony poczynić
tak ogromne inwestycje, które są szacowane na poziomie kilkuset miliardów w skali Polski, kilkuset miliardów, aby zastąpić źródła węglowe innymi źródłami, bo mówi się o tym, że źródła węglowe mają być docelowo zastąpione, przynajmniej w podstawie, te źródła, które mają zapewniać tam podstawowe bezpieczeństwo energetyczne, siłowniami atomowymi, bo OZE oczywiście jest dość popularne, dzisiaj dużo się o tym mówi, ale jest niestabilny. Tak, oczywiście jest dodatkiem, jest bardzo niestabilnym źródłem, jeszcze w polskich warunkach, oczywiście tutaj Państwo mieszkacie w rejonach, gdzie dobrze wieje i chyba jest to rejon, w którym słońce... W miarę świeci słońce. W miarę świeci słońce, chyba to jest rejon, w którym słońce świeci najlepiej w Polsce. Ale to i tak nie zapewni, nie zastąpi tak ogromnej elektrowni, jaką jest Turów, nie zastąpimy tego odnawialnymi źródłami energii. Więc najpierw musimy wybudować elektrownie jądrowe, żeby wyłączyć elektrownie węglowe. Bo musimy być bezpieczni energetycznie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby polska gospodarka była uzależniona od importu, od energii importowanej z krajów ościennych, chociażby z pobliskich Niemiec. Albo Czech, tak, a na północy Polski ze Skandynawii, więc nie możemy sobie na to pozwolić, bo stracilibyśmy suwerenność gospodarczą, więc proces jest szalenie skomplikowany, ale jeszcze raz chciałem zapewnić, że my o tym myślimy, jeśli chodzi o Turów i Zagłębie Turoszowskie, to zgłosiliśmy szereg projektów do programów unijnych, o dofinansowanie, to budowa fotowoltaiki, budowa wiatraków, także innych nieco mniejszych projektów, więc na pewno Turów nie zostanie sam, nie zostawimy Turowa i chciałem tutaj też podkreślić z pewną odpowiedzialnością, że będziemy walczyli do upadłego o koncesję do Turowa do 2044 roku. Dzisiaj Turów pracuje na takiej krótkiej koncesji. Sześcioletniej, tak? Ale złożyliśmy już wniosek o koncesję tę właściwą, tę przedłużoną. Więc Polska Grupa Energetyczna we współpracy z politykami, europarlamentarzystami, czyli panią Anną Zalewską, która bardzo angażuje się tutaj na tym terenie w sprawy Turowa. Wspierał też się pan Kosma Złotowski, europarlamentarzysta. Parlamentarzystów, którzy są w polskim parlamencie, pan senator Mróz, pani poseł Machałek, więc są to osoby, które bardzo aktywnie uczestniczą w tym, aby ten region Polski po transformacji i żeby ta transformacja przebiegała tutaj w sposób zrównoważony właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, a my jako Polska Grupa Energetyczna zrobimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, aby zapewnić przyszłość dla tego kompleksu. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli tej koncesji nie uzyskać i nie produkować tu energii elektrycznej. No mi się wydaje, że też nasz głos jest taki, jak wielu pracowników, że po prostu nie pozwolimy państwu zapomnieć o kompleksie Turów, ale przejdźmy ale też... nawet nie chcemy, no nie chcemy zapomnieć. Cieszymy się bardzo. Przejdźmy płynnie, bo powiedzieliśmy bardzo ważne zdanie o koncesji do 2044 roku, czyli pokrótce decyzja polityczna państwa zapadła, 2044 do końca koncesji. Tak, złożyliśmy ten wniosek do Ministerstwa Klimatu i rozpoczęła się procedura. No oczywiście to będzie wymagało uzgodnień na poziomie unijnym, no ale mam nadzieję, że tutaj rząd polski no będzie walczył, aby to się odbyło bez zacięć. My jako Polska Grupa Energetyczna deklarujemy, że zrobimy, jeszcze raz powtarzam, wszystko, aby ta koncesja została tutaj dla Turowa wydana. Pamiętając te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce przed koncesją, tą sześcioletnią, to wszystkie spotkania administracyjne, zarówno z sąsiadami z Czech i Niemiec, jak i rozprawy administracyjne, prawda, które miały miejsce na przykład w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, były ewenementem. Ani strona czeska, ani strona niemiecka takich transgranicznych konsultacji nie przeprowadzała, a polska strona tak i w dalszym ciągu spotykają ją reperkusje z tego tematu. Ale tak, to jest sprawa stricte polityczna. Tutaj panie redaktorze, rzeczywiście, jak pan to zauważył, jest to dość dziwne całe to postępowanie, bo jak nasi sąsiedzi tego nie musieli przeprowadzać takich działań,
a od nas się tego wymaga, tak? Więc jest to wyczuwalny jest podtekst polityczny. Przejdźmy też płynnie do kolejnego problemu, problem, który się nawarstwiał z miesiąca na miesiąc, czyli relacje pomiędzy zarządem PGE, zarządem PGE-GiEK, a stroną społeczną. Jak wygląda obecnie stan rzeczy, ponieważ gdzieś tam widmo w przyszłości sporu zbiorowego cały czas jest aktualne? Tak, rzeczywiście dochodzi do pewnych napięć. My staramy się prowadzić dialog społeczny, jak tylko najlepiej potrafimy. Dzisiaj sytuacja jest nieco utrudniona z uwagi na COVID. Nie możemy robić dużych spotkań otwartych, szczerze mówiąc, na których moglibyśmy informować, uczestniczyć w bezpośrednim dialogu z naszymi pracownikami, ale robimy to w inny sposób. Robimy to za pomocą środków elektronicznych, online. Przeprowadzaliśmy spotkania z naszymi pracownikami za pośrednictwem online. I tam też następowała wymiana pytań. My odpowiadaliśmy na pytania, które wpływały do nas drogą elektroniczną. Także chciałem zapewnić, że ja rozumiem pracowników naszych, że mogą czuć się nieco jako zagrożeni, niepewni, bo rzeczywiście sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Jest nowa i ona nabrała dość dużego tempa, ale chciałem zapewnić pracowników, że nigdy nie zostaną sami, że nikt tu również nie zostanie sam. I proszę o taką odpowiedzialność nie podejmowania zbyt pochopnych decyzji, bo dzisiaj eskalowanie oczekiwań, eskalowanie żądań, no właściwie nie doprowadzi do niczego pozytywnego, bo przez tę transformację musimy po prostu przejść razem, tak? Musimy ją przejść razem w dialogu z pełnym zrozumieniem. O transformacji nie ma już odwrotu, chyba że oczywiście wydarzy się coś nadzwyczajnego i nie wiem, rozpadnie się Unia Europejska, nie będzie obowiązywał system ETS, bo dzisiaj zabija nas CO2. Jak chciałem Państwu... Koszty CO2. Polska Grupa Energetyczna w 2020 roku zapłaci za CO2, Szanowni Państwo, 6 miliardów złotych. 6 miliardów. W piątek CO2 osiągnęło rekordową cenę, przekroczyło 30 euro. To zabija naszą produkcję, to zabija rentowność polskiej elektroenergetyki i to zabija rentowność Polskiej Grupy Energetycznej. I o tym nie wolno nam zapominać. No bo po prostu eskalowanie żądań do niczego nie doprowadzi, po prostu, bo my, jak mówią, Salomon z pustego w próżnię nie przeleje. To nie ma tak, że mamy nieograniczone środki. Dzisiaj eskalowanie oczekiwań też finansowych, co już w ogóle nas bardzo zdziwiło, że jest oczekiwanie podwyżki na poziomie 6,8% w skali grupy, gdzie wynagrodzenie wynosi 8 tysięcy złotych średnie. Więc ja nie jestem przekonany o tym, że nasi pracownicy po prostu podejdą do tego odpowiedzialnie i że widzą to, co się dzieje. Nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje wokół nas, nie możemy udawać, że nie widzimy zmieniającej się rzeczywistości, ale chciałbym zapewnić, że otwarci jesteśmy na dialog i apelować do tego, abyśmy przez ten trudny czas, który jest przed nami, który będzie trwał kilka lat, żebyśmy przeszli spokojnie i solidarnie, bo wielokrotnie dawaliśmy tego przykład, że w sytuacjach trudnych potrafimy być razem i potrafimy przezwyciężać wspólnie trudności. Mimo tych trudności, mimo różnicy zdań, Polska Grupa Energetyczna stara się pełnić pewne funkcje na terenach, gdzie jest obecna. I tak też było kilka miesięcy temu, kiedy szpitale z naszego regionu dostawały promesy i teraz jest szansa, a w zasadzie to już się stało, że pieniążki również trafią do dwóch szpitali z powiatu zgorzeleckiego. Tak, panie redaktorze, przy pierwszej fali pandemii Polska Grupa Energetyczna przekazała na wsparcie placówek medycznych 5 milionów złotych. Wówczas dotarły te środki, przekazaliśmy te środki do trzech jednostek tutaj z tego terenu. Dzisiaj przekazaliśmy także wsparcie dla dwóch domów opieki społecznej, dla Straży Pożarnej, która też w COVID-zie jest bardzo aktywna. A dzisiaj przekażemy środki na rzecz szpitali w Zgorzelcu i w Bogatyni, które będą służyły na zakup sprzętu dla tak zwanych łóżek covidowych, mówiąc w cudzysłowie.
Także będzie to też wymierne wsparcie dla tego terenu, dla mieszkańców tego terenu, więc my jako Polska Grupa Energetyczna, poza tym, że produkujemy tutaj energię elektryczną, prowadzimy tutaj działalność gospodarczą, to ściśle chcemy być związani z lokalną społecznością, wspierać lokalną społeczność w różnych aspektach jej działalności i to wsparcie, które dzisiaj udzielimy tym szpitalom, jest tego dowodem. Myślę, że w imieniu pacjentów już wypada powiedzieć dziękuję, natomiast nie mogę zapytać, jeżeli chodzi o tą społeczną odpowiedzialność i też różnego rodzaju inną działalność Polskiej Grupy Energetycznej, o klub koszykarski KS Turów, chcący odbudować się do sportu zawodowego, do koszykówki mężczyzn. Jak będzie wyglądał sponsoring klubu na najbliższy czas? Tak, wesprzemy kwotą 600 tysięcy złotych na najbliższy rok KS Turów. Wsparcie będzie udzielone dla koszykówki mężczyzn, dla wszystkich grup wiekowych, nawet od przedszkola do grupy mężczyzn, którzy będą grali w trzeciej lidze, którzy jakby aplikują do tej koszykówki senioralnej. Mało tego, będziemy wspierali także sekcję e-sportu, nową sekcję w KS Turów, zresztą dyscypliny, która się szeroko rozwija w Polsce i na świecie. To szczególnie ciekawe, interesujące dla najmłodszego pokolenia naszych klientów. Chcemy poprzez wsparcie tej dyscypliny jakby pokazać najmłodszym naszym klientom, że warto być z nami, warto być z nami w przyszłości, że jesteśmy stabilną firmą, firmą, która wspiera różne dziedziny życia naszych klientów i lokalnych społeczności. Także to dość interesujące. Ja jestem przekonany, że przez to wsparcie tutaj wzmocni się pozycja klubu i tak, aby mógł w przyszłości sięgać po najwyższe trofea w koszykówce. Myślę, że jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich czarno-zielonych kibiców z tego regionu. Myślę też również, że inwestycja w e-sport jest tak naprawdę tutaj strzałem w przysłowiową dziesiątkę, bo marketingowo, jak zapewne już Państwo wiecie, jest to ogrom wiedzy i pole do popisu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o może takie krótkie zdanie. Jakie najważniejsze cele przed Pana spółką na te kolejne tygodnie i miesiące, a może i lata? Nawet mówiąc też te zdania w świetle podziału, prawda, na spółkę zieloną, tak zwaną spółkę białą i spółkę czarną, gdzie miałoby właśnie być przeniesione kopalnie i czarne złoto. Tak, przed nami ogromne wyzwania organizacyjne i ostateczne decyzje polityczne na poziomie Ministerstwa Aktywów Państwowych, bo to Ministerstwo Aktywów Państwowych dzisiaj jest gospodarzem całego procesu transformacji, bo rozumiem, że to w podtekście to pytanie pan redaktor zadał. Więc dzisiaj Ministerstwo Aktywów Państwowych opracowuje plan restrukturyzacji, transformacji górnictwa i energetyki. Jest gospodarzem tego całego procesu i po nowym roku ma zamiar ogłosić ten plan. Także przynajmniej ogromne wyzwania. Najbardziej optymalnym byłoby właśnie wydzielenie aktywów węglowych do osobnego podmiotu, tak żeby te aktywa w tym podmiocie pracowały przez najbliższych 30 lat, zapewniając nam bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie oddzielić pozostałą część firmy Polskiej Grupy Energetycznej bez aktywów węglowych do tego, aby mogła inwestować w odnawialne źródła energii, bo nie oszukujmy się, że jest to taka perspektywa na przyszłość, a dzisiaj posiadając w swoim portfelu aktywa węglowe, nie możemy liczyć na korzystne finansowanie nowych inwestycji w OZE nawet, bardzo wzrosły koszty ubezpieczeń, firmy nie chcą ubezpieczać firm, które mają w swoim portfelu aktywa węglowe, więc jest mnóstwo działań w otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym, które wymuszają na nas, jako na przedsiębiorstwa, pewne ruchy i od tych ruchów nie ma odwrotu, ale chciałbym zapewnić wszystkich pracowników, wszystkich naszych tutaj pracujących w Zagłębiu Turoszowskim, że Turów nie zostanie sam, że będziemy aplikowali o środki unijne na nowe inwestycje
i będziemy walczyć do upadłego o koncesję do 2044 roku. Bardzo panu dziękuję za te wszystkie informacje i za dzisiejszy wywiad. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Dobrze, dziękuję państwu. Dziękuję państwu, że byliście również z nami. Do widzenia, do zobaczenia.